Dzień dobry, nazywam się Jakub Baran. W firmie Pneumat zajmuję się działem lakiernictwa. W dniu dzisiejszym chciałbym pokrótce przedstawić informacje na temat pistoletów lakierniczych oraz zbiorników ciśnieniowych. Zasada działania pistoletów lakierniczych bazuje na sprężonym powietrzu. To ono jest nośnikiem rozpylanych substancji. Sprężone powietrze jest nośnikiem uniwersalnym, to znaczy, że nie reaguje z rozpylanym materiałem. Daje nam to szeroki wachlarz dostępnych materiałów, które możemy rozpylać. Na przykład takich jak farby, lakiery, bejce, kleje oraz wiele innych. Cały proces zaczyna się od naciśnięcia spustu. W ten sposób odpowiednie zawory otwierają przepływ sprężonego powietrza i przygotowują pistolet do pracy. Jednak do pierwszego oporu dysza jest zamknięta, ponieważ iglica nie zmienia swojego położenia. Dopiero po dalszym wciśnięciu spustu iglica cofa się, otwierając kanał z farbą, która poprzez dyszę transportowana jest w kierunku głowicy. Tam wydostaje się na zewnątrz, początkowo w postaci kropli, jednak szybko trafia na strumień powietrza wydobywający się z otworu głowicy powietrznej. W ten sposób tworzy się mgiełka, która następnie pada na wykańczaną powierzchnię. Z powyższego opisu wynika wyraźnie, że zarówno farba, jak i powietrze nie mają ze sobą kontaktu wewnątrz pistoletu, gdyż płyną one osobnymi kanałami. Farba z powietrzem miesza się dopiero po opuszczeniu dyszy. Pierwszym podstawowym typem pistoletów lakierniczych są pistolety ręczne. Jak sama nazwa wskazuje, do rozpoczęcia natrysku należy ręcznie wcisnąć spust. Pistolety ręczne występują w kilku konfiguracjach zasilania. Rozróżniamy pistolety z kubkiem grawitacyjnym, z kubkiem ssącym montowanym pod pistoletem oraz zasilane zewnętrznie poprzez pompę lub zbiornik ciśnieniowy. Pistolety ręczne występują również w trzech podstawowych technologiach natrysku. HP, High Pressure, wysokie ciśnienie, zwane też konwencjonalnym lub tradycyjnym. HVLP, High Volume, Low Pressure, wysoka objętość materiału, niskie ciśnienie powietrza. Oraz LVLP, Low Volume, Low Pressure, niska objętość materiału oraz niskie ciśnienie. Drugim typem pistoletów lakierniczych są pistolety automatyczne. W odróżnieniu od pistoletów ręcznych, pistolety automatyczne są sterowane zewnętrznie, na przykład z elektrozaworu. Pistolety automatyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie jest wymagana automatyzacja procesu. Pistolety automatyczne nie występują w wersjach z kubkami grawitacyjnymi. Wszystkie pistolety zawsze są zasilane zewnętrznie. Pistolety lakiernicze mają wiele różnych zastosowań, takich jak aplikacje lakiernicze, natrysk farb, lakierów, bejt. Aplikacje klejowe, natrysk klejów jedno, jak i dwukomponentowych. Aplikacje oddzielające, natrysk środków oddzielających, np. na formy wtryskowe. Podstawowym kryterium przy doborze pistoletów lakierniczych jest określenie lepkości medium. To do lepkości medium dobieramy rozmiar dyszy, która powinna być zastosowana w pistolecie. Przyjmuje się, że im bardziej lepkie medium, tym większa powinna być dysza. Aczkolwiek od tej reguły również są wyjątki. Dodatkowym kryterium, które musimy wziąć pod uwagę przy doborze pistoletu lakierniczego, jest oczywiście rodzaj aplikacji oraz jaką dużą powierzchnię musimy pomalować pistoletem. Bardzo pomocna jest karta charakterystyki medium, która mówi nam o właściwościach chemicznych i fizycznych, takich jak lepkość czy gęstość. Zbiorniki ciśnieniowe to urządzenia, które służą do podawania medium z zbiornika do pistoletów lakierniczych. Zbiorniki ciśnieniowe działają na zasadzie poduszki powietrznej. W zbiorniku znajduje się medium, które za pomocą sprężonego powietrza jest podawane pod ciśnieniem do pistoletu. Największą zaletą zbiorników ciśnieniowych, w przeciwieństwie do pomp pneumatycznych, jest całkowity brak pulsacji. Zbiorniki ciśnieniowe występują w dwóch podstawowych wersjach wykonania: ze stali galwanizowanej ocynkowanej oraz ze stali nierdzewnej. Do zbiorników ciśnieniowych mamy dostępne wiele różnych akcesoriów, takich jak mieszadła pneumatyczne, mieszadła elektryczne, czujniki poziomu medium oraz okna rewizyjne. Zbiorniki ciśnieniowe stosuje się wszędzie tam, gdzie zużycie farby jest na tyle duże, że nie warto stosować ręcznych pistoletów z kubkami grawitacyjnymi, których pojemność wynosi około 500 do 600 ml. Kolejnym zastosowaniem zbiorników ciśnieniowych jest podawanie mediów, które są na tyle lepkie, że nie ma możliwości podania ich przez tradycyjne kubki grawitacyjne. Przykładowe aplikacje zastosowania zbiorników ciśnieniowych to podawanie farb, lakierów, klejów oraz środków oddzielających. Bardzo dziękuję za uwagę i w razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję.